to bardzo ważne, aby te ćwiczenia były realizowane. Wszystkie wnioski, które będą z tego ćwiczenia wyciągnięte, posłużą nam do dalszych działań, także do końcowych przygotowań do ćwiczeń Anakonda. Tutaj wiele formacji, wiele rodzajów wojsk brało udział w tej akcji przeprowadzonej bardzo sprawnie. Obserwowaliśmy uważnie z panem premierem, z panami generałami, tutaj z dowódcami, jak przebiega koordynacja wszystkich tych działań. My uważamy, że dzisiaj sprawą absolutnie fundamentalną, podstawową jest doskonalenie w związku z tym zdolności obronnych naszej armii, poza tym nowoczesnym wyposażeniem, które jest w tej chwili nabywane, gdzie kolejne kontrakty zawiera premier i kolejne kontrakty są realizowane. W związku z powyższym, jak widać, te uzupełnienia, proszę Państwa, trwają i będą w dalszym ciągu realizowane. Cieszę się ogromnie, jeszcze raz to chcę podkreślić, że pan premier w tak bardzo sprawny sposób zapewnił nam te dostawy nowoczesnego uzbrojenia, tak bardzo dzisiaj potrzebnego naszym żołnierzom. Ćwiczenie jest bardzo ważne dla budowy interoperacyjności, współpracy między siłami sojuszniczymi, siłami NATO. Ja chciałbym jeszcze raz podziękować panu prezydentowi za obecność, zwierzchnikowi sił zbrojnych i za wsparcie, jakie na co dzień pan prezydent udziela naszym działaniom, zresztą wspólne działania, żeby wzmocnić Wojsko Polskie. Dziękuję.